Cześć, z tej strony Skierkowek, zaskakujcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Thunder Island i nie udało mi się zebrać tych diamentów, chociaż bardzo się starałam. To również stwierdziłam, że po prostu zróbmy jakąś inną misję. Ja pomiędzy tymi wszystkimi odcinkami będę tutaj się starała oczywiście zebrać te diamenty. Udało mi się tylko dwa diamenty zebrać, czyli wystarczyłoby tylko jedynie na mieczek. Jeden. Albo dwie łopaty. No ale dobra. Także robimy tak. Questy. Anul questa. Tak. I... teraz mamy puste questy. 96 już praktycznie zrobione. Tropiciel, no nie możemy, bo tam trzeba mieć 50. Spowicze. Aha, no, dobra. Nie robiłam wyspowiczów. Zaganiacz. Chyba idziemy na tego tutaj cyrku i po prostu zróbmy to, co jest w cyrku zadanie, chociaż nie wiem, czy cyrk teraz chce robić, czy może jakąś inną misję. Może coś jeszcze innego jest. Może weźmy jednak inną misję i na przykład pójdę tutaj na na głównym placu jest taka dziewczynka różowa i mogę z nią chyba pogadać, a zobaczymy, jaki quest ona daje i czy mogę. Ojej, nie. Blok trawy? No to dobra, jednak mogę ten quest przerwać. Jednak faktycznie stwierdzam, wezmę sobie jednak coś z cyrku. Tak się wydaje, bo mieszkańcy. No mieszkańcy gdzieś tutaj, pamiętam, że były jakieś misje chyba. Ale nie wiem dokładnie, gdzie oni się znajdują. Więc... chyba z cyrku. Będzie ok. Trochę się zastanawiam, czy cyrk nie ucieknie w pewnym momencie, coś do tego chcę go szybko zrobić. Laza. Proszę, daj cyrkowi smutny klaun. Gdzie jest smutny klaun? Ktoś tu stoi. Połykacz. Dziwadu. Dziwadu. To jest cyrkowy baron. Baron, coś mi jakby to imię
przypomina atleta. Clown. Może w cyrku. I w cyrku. No dobrze, smutny clown. O, jest. To jak on mówi, to jest śmieszne. Tak. O, teraz już inaczej. Ja nie pamiętam, jak większości tych barwników się robi. I to jest problem, nie pamiętam, jak się brązową robi. Purpurowa robi. Czemu on aż tyle wełny chce? Błękitna się albo błękitna? Wydaje mi się, że możliwe, że kojarzę, jak się robi błękitną. Lapis i chyba mączka kostna. Tak, super. Będzie nam bardzo dużo tego w takim momencie potrzebne. A niebieska wełna. Błękitną i jasno niebieską chcę. Jak błękitną się robi? Błękitną chyba się robi z jasną. Też mączka kostna? Nie. Nie wiem, jak się robi błękitną, błękitny barwnik. No naprawdę, nie wiem. Dobra, ale mam już trochę wełny. Mam 29 wełny. Mogę zrobić niewiele. Czyli tak. Co za mączka kostna. Tu jakieś dzisiaj lagi na tym serwerze są. No dobra. Czyli tak. Muszę sobie to wygooglać. Jak się robiło taką mączkę kostną. Nie mączkę kostną, tylko jak się robiło. Błękitna. Brązowa. Nie wiem, jak się, a już wiem, jak się brązowa robiło. Purpurowa i jasnozielona. Jak się robiło jasnozieloną. Dobra. Mało chyba dzisiaj coś bardziej. Coś chyba się tutaj dzieje. Jak zrobić? Okej. O, mam ten. Nie! Może nie ma. Tak zrobię. Wyrzuci mnie zaraz, jak nic. Mam zrobić... O, super. Mam zrobić... Limon ho. Okej, czyli mniej więcej... Jakie ja mam? O, fajne. Jak mam
Co to było? Jeszcze raz. Może sobie odwrotnę. Coś tutaj mi nie gra za bardzo. Dobra, czyli tak. Tak wygląda błękit. Błękitne. Już prawdopodobnie wiem, że lopisu będzie potrzebne. Mączki kostnej. Na szczęście mączki kostnej akurat mam mnóstwo, więc nie ma co. Lopisu też trochę mam. Chciałam go ostatnio sprzedać, ale stwierdziłam, że dobra, może się przyda. Nie ma czerwonego na szczęście chyba. Brązowa, purpurowa, jak się purpurowa mówi. Jednak jest bardzo czerwony potrzebny. Purpurowa. Jasnozielona, no to jasnozielona, to wiem jak się robi na szczęście. Znaczy tutaj mam już ściągę malutką. Muszę kupić nici. I muszę ich kupić... Gdzie kupię staka? A nie, nie mam sprzedań. Ja... A nie można nici kupować? Czemu nie można nic kupować od teraz? Teraz nic nie można kupić. To można kupić. Bez sensu. Czemu nie można nic kupić? Bo... Straszne. No. To... może porobimy barwniki. Później pójdziemy na ekspozycję trochę poekspić. Tam przy tych pająkach. Szkoda, że nie można kupić. A tutaj nici. No to jednak było ułatwienie. Jak można było kupić. No właśnie, to było ułatwienie. Sama sobie już odpowiedziałam na to pytanie, czemu nie zrobili tego. Dobra. Czerwoną. Jest tak spisowane. Jeszcze na ten. Dobra, lecimy tam już, jak mnie tak zleczyło. Tak, no to w takim momencie, że fakt, ja to zrobię po prostu, pójdę na ekspozycję i będę ekspić dużo z... No po prostu z... pająków. Teraz też, jeżeli starczy czasu, to pójdziemy jeszcze na ekspowisko. Jeżeli nie, to po prostu już nie pójdziemy. I tyle. Okej, okay, mam. Pół. A, możemy tylko kupić. Co ja tu potrzebuję? Potrzebuję taka... Kupię... Pustaka, bo tam pustaka jest potrzebna, to pustaka kupuję. I teraz. To brązową mi chcieli. I to brązową się robi, tak. Jest brązowa. Tylko nie mam miejsca znowu w ekwipunku, jak zawsze. No nie mam. Dobra, u ciebie sprzedam w takim razie te dwie. Już. No to już koma. Dopiero zauważyłem, że on to już koma. Nie, leć. Super. Ej,
to idziemy na nie ekspozycję, tylko tutaj do naszego. Aha. No to barwniki faktycznie. Już drugi raz się zechciałam. W momencie jakby. Będę potrzebowała teraz. Już wiem, bo ja tutaj mam też taką jedną. Może niech się najpierw otworzy. Okej, jest. Biorę to. Odłożę. Nie znaleźć tu nic. Odłożę teraz. Nie wiem, co mogę odłożyć. Odłożę cukier, bo cukier mi nie będzie potrzebny. Wezmę to. I odłożę na przykład te piecyki. Wszystko mi wrócimy. Tutaj. Potem mogą zostawić kilka. Kilka sztuk pełny na to, żeby sprawdzić, czy to są te kolory. Jasny zielony robi się tak. Dokładnie. 50. Okej. Za dużo używałam tego. Kurczę. Nie trochę. Z połowy. Jeszcze 4 odejmę. Ja nienawidzę, jak to się tak mnoży. Dobra. Coś ta kończka, kostka mączna się w końcu przyda. Okej, mam teraz 24. Czy to jest mało? Teraz jest 32. Do 4 dodać 8, to jest oczywiście 3, 8. Co? Ja nie wierzę, że 8 dodać 4 to jest 12, czyli jest. Coś jeszcze miałam zrobić. Tak, będę musiała iść na piekielne, nie na piekielne, tylko pustynne, pozbierać kilka kaktusów. O, tu są. A nie, to nie są kaktusy. Smutałko. To mi niepotrzebne. Myślałam, że to są te kaktuski. Dobra, także jeszcze potrzebuję purpurowego. Mam zielony, jasny zielony, mam niebieski. A błękitny i jasny. Nie mam jasno niebieski, błękitnego nie mam. Dobra, czyli dwóch mi brakuje, a na razie w sumie pójdźmy na ekspozycję. Idziemy na ekspozycję. Ekspozycję. I pobijemy się z tu naszymi panami na ekspozycji, czyli z panami, tak? Z pozostawiankami. I tyle. Tutaj, w ogóle z przyzwyczajenia, klikałam po drugie. I to dalej się przenosiłam na te bagna, się przenosiłam i tam tak było. Aha, to nie tu miałam się tepnąć. Są takie lagi, że to jest szok. Tylko też pomęczę to później. W większości będę męczyć wszystko później. Żeby nie zamęczać was na odcinkach. Właśnie najbardziej z Thunder Island. Na przykład tych bitew. No w sumie mogłabym nagrywać, to by było z 3 odcinki, by wyszło jak się zbiję z pająkami tutaj na ekspozycji, no nie? Wow, okej, za dużo się zrobiło, nie wiem.
I o mnie. Nie zabiło mnie na szczęście. Serduszko mi zostało. Nie, on biegnie w moją stronę. Dobra. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tu są trzy wełny. I mogę sobie zrobić w sumie. Dokończę ten brąz. Czekając na już zdrowie. Tak jak praktycznie już jedną mamy skończoną. Pełna przynajmniej. Dobra. Będziemy jeszcze chwilę pobić się z pajączkami. Będziemy chyba kończyć powoli ten odcinek. Bo to jest bez sensu, żeby podkatowała tym, jak bije się z takimi pająkami. W ogóle też po filmie i to nie nagrywałam. Poszłam za wiedźmę i zobaczyłam, co tam jest. Tam są takie pająki, te jaskiniowe. Co najczęściej w jaskini. Są takie małe skurczybyki pająki. One są straszne. No one dają te zgniłe oczy pająka, więc na wszelki wypadek wiem, gdzie szukać po tych pająku. I też stąd jedno oko takiego pająka zgniłe. Jedno oko pająka zgniłe mam. Dobra, no to tak. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć!